Pomaga rzeczywiście cała Polska, pomaga również Wielkopolska, między innymi pomagają konienianie. Zorganizowaliśmy od jutra akcję zbierania żywności, tej o długotrwałym terminie przydatności do spożycia, jak i również butelkowanej wody, środków higienicznych, czy też karmy dla zwierząt i artykułów szkolnych. Wszystko z naszej strony, cała zbiórka koordynowana jest z poszczególnymi placówkami oświatowymi oraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z panem kierownikiem Figurskim. Akcja trwać będzie od jutra przez tydzień. Już wczoraj pomagać wyjechało również 33 strażaków z Poznania i z Kalisza. Oni pracują przy tych najciężej poszkodowanych, w tych miejscach, gdzie rzeczywiście ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Stany rzek w Wielkopolsce rzeczywiście nie są alarmujące. Stany alarmowe zostały przekroczone dosłownie w kilku miejscach i nie są to jakieś poważne przekroczenia. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Odolanowie. Tam rzeka przekroczyła stan alarmowy o kilkadziesiąt centymetrów, ale na pozostałych rzekach jest już spokojnie. Spokojnie jest również w dorzeczu Warty. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w powiecie kępińskim. Tam rzeczywiście potrzebna była pomoc i nadal potrzebna jest pomoc, dlatego tam kierowane są wszystkie siły i środki. Również tam udali się żołnierze 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej przy rzekach Kurok i Barycz. Również zabezpieczać będą te miejsca, w których rzeczywiście sytuacja jest trudna, ale jak podkreślają służby, generalnie sytuacja w całej Wielkopolsce jest stabilna. Strażacy informują, że z wyjątkiem lokalnych podtopień, przynajmniej w Wielkopolsce możemy spać spokojnie.